At this pivotal moment, I see several priorities for the global agenda. We must continue to fight against the global pandemic. We must revitalize the global economy and accelerate its transition to net zero. We must preserve biodiversity by deploying nature-based solutions, and we must narrow the gap between the rich and the poor to achieve more sustainable global development. Śledząc wydarzenia z ostatnich lat, trudno nie zauważyć, że życie ludzkości drastycznie uległo zmianie. Na świecie wciąż jest co poprawiać, ale jednocześnie nigdy w historii nie żyło nam się lepiej. Dlaczego więc w obliczu rosnącego dobrobytu, coraz lepszego dostępu do edukacji i usług medycznych oraz ogólnego globalnego trendu postępu i rozwoju pojawiła się idea wielkiego resetu? Na kanale trwa miesiąc awansu społecznego. Jak zdobyć wymarzoną pracę to kompletny przewodnik po rynku pracy, który przeprowadzi Cię przez każdy etap rekrutacji. Wpadnij na niewiem.pl po swój egzemplarz i już dziś zacznij budować swój status. Rozdział pierwszy. Historia idei. W tle wielkiego resetu nieustannie przewija się hasło czwartej rewolucji przemysłowej. Wbrew pozorom jest to niezwykle istotna informacja, którą warto uwzględnić. Do tej pory mieliśmy do czynienia z trzema rewolucjami przemysłowymi. Pod koniec XVIII wieku miała miejsce rewolucja parowa. Na przełomie XIX i XX wieku odbyła się rewolucja elektryczności i produkcji taśmowej, którą ogólnie można opisać jako gwałtowny rozwój techniki i przemysłu. W drugiej połowie XX wieku, czyli stosunkowo niedawno, rozpoczęła się trzecia rewolucja, zwana cyfrową lub internetową, w rezultacie której wszyscy żyjemy po dziś dzień w społeczeństwie informacyjnym. Widzimy zatem, iż podstawą do każdej rewolucji było dokonanie przełomu w nauce, technice czy technologii. Było wynalezienie czegoś, co dosłownie mogło zrewolucjonizować dotychczasowy system społeczno-gospodarczy i stać się dźwignią do dalszego i szybszego rozwoju. Pojawia się zatem pytanie, jaki wynalazek miałby być podstawą do dokonania czwartej rewolucji przemysłowej? Okazuje się, że czwarta rewolucja przemysłowa nie jest lub nie będzie wynikiem jednego wynalazku, lecz będzie stanowić efekt synergii przełomowych odkryć z kilku dziedzin, które razem mają nam stworzyć nowy, wspaniały świat. O jakie przełomy chodzi? Sztuczną inteligencję, biotechnologię, druk 3D, system blockchain i kryptografię kwantową oraz metaverse. Zestawienie tych technologii, połączenie ich ze sobą i synchronizowanie ma stworzyć zautomatyzowany świat, w którym będziemy się poruszać autonomicznymi środkami transportu, wszystkie przedmioty wokół będą podłączone do internetu i będą się komunikować ze sobą, dbając o nasze wybory konsumenckie. Będziemy drukować produkty i może nawet domy, a wreszcie będziemy wymieniać niektóre części ciała na nowe. Brzmi futurystycznie, jednak te rzeczy już się dzieją na świecie. Co prawda, dopiero raczkują, jednak doskonale wiemy, w jak szybkim tempie potrafi rozwijać się technologia. To raczkowanie w przeciągu paru lat może się zmienić w dojrzałą i w pełni sprawną technologię, której będziemy używać tak samo, jak dziś używamy smartfonów czy laptopów. Możesz się jednak zastanawiać, co wspólnego ma czwarta rewolucja przemysłowa z ideą wielkiego resetu. Odpowiedzią jest Klaus Schwab, który w 2016 roku wydał książkę The Fourth Industrial Revolution, gdzie opisuje, jak jego zdaniem przebiegnie omawiana rewolucja. Jest to ten sam człowiek, który założył Światowe Forum Ekonomiczne, gdzie w 2020 roku ogłosił ideę wielkiego resetu. Zanim opiszemy naczelne punkty ze wspomnianego forum, przyjrzyjmy się postaci Klausa Schwaba. Urodził się 30 marca 1938 roku w Ravensburgu, zatem ma już 85 lat. Całkiem sporo jak na człowieka, który ma aspiracje do wprowadzenia nowego ładu na świecie. Jego kariera rozpoczęła się od uzyskania tytułu inżyniera, a następnie doktora nauk technicznych i, co ciekawe, również doktora ekonomii.
Przez większość życia był wykładowcą akademickim i do tej pory nosi tytuł profesora honorowego Uniwersytetu w Genewie. O osiągnięciach niemieckiego akademika, jego tytułach honorowych oraz wpływach można by opowiadać bardzo dużo. Jest bowiem niezwykle wpływowym człowiekiem, który przez całe swoje życie zdążył poznać setki światowych przywódców i przedsiębiorców. Jednak najbardziej znamiennym, a zarazem najważniejszym wydarzeniem w życiu Klausa Schwaba wydaje się być założenie w 1971 European Management Forum, przemianowanego kilkanaście lat później na Światowe Forum Ekonomiczne. Tam też w 2020 roku doszło do przedstawienia idei Wielkiego Resetu. Rozdział drugi. Czym jest Wielki Reset? Change doesn't come by itself. We, as global stakeholders, have a responsibility to drive it and to drive it in a positive direction. So here at Davos, we have to start with the premise that each of us can help to create a better world, whether we are business leaders, government leaders, NGO leaders, scientists, young people, or cultural leaders. We cannot only create a better world, we must create a better world. Główną ideą Wielkiego Resetu w założeniach ma być przeciwdziałanie skutkom pandemii, która rozpoczęła się w 2020 roku. Klaus Schwab przedstawia Wielki Reset jako globalny plan naprawy gospodarczej po tym, co przyniesie COVID-19. Projekt Wielkiego Resetu został przedstawiony światu w czerwcu 2020 roku, a miesiąc później ukazała się książka Klausa Schwaba pod tytułem COVID-19 – The Great Reset. Naprawa gospodarki po kryzysie pandemicznym ma być oparta o trzy główne filary. Tworzenie gospodarki interesariuszy, wykorzystanie wynalazków z zakresu czwartej rewolucji przemysłowej oraz zrównoważony rozwój. Przeanalizujmy każdy z tych filarów. Kapitalizm interesariuszy to idea, która ma zastąpić obecny kapitalizm akcjonariuszy. Współcześnie akcjonariusze spółki mogą wpływać na jej rozwój. Im więcej akcji posiadasz, tym większy masz wpływ na dane przedsiębiorstwo. Decyzje w tym systemie podejmowane są głównie w celu uzyskiwania jak największych zysków. W przypadku proponowanego przez Schwaba nowego kapitalizmu interesariuszy decydować o rozwoju firmy mieliby nie tylko jej akcjonariusze, ale przede wszystkim interesariusze, czyli całe środowisko i otoczenie firmy. Pod pojęciem interesariuszy mieszczą się wszyscy ludzie, rządy państw, ale także środowisko naturalne. Innymi słowy, wszelkie decyzje podejmowane przez firmę muszą uwzględniać interes osób, na które te decyzje mogą potencjalnie wpłynąć. Zadaniem firmy nie będzie wyłącznie generowanie zysków, lecz tworzenie przede wszystkim lepszego wspólnego środowiska, dbanie o klientów i o przyrodę, m.in. poprzez niską emisyjność. Klaus Schwab pisze w swojej książce, że wielkie międzynarodowe korporacje musiałyby podporządkować się wspólnemu dobru wszystkich interesariuszy, czując odpowiedzialność za takie sfery jak ochrona klimatu czy nawet kreowanie globalnej polityki. Do wymienionych celów przysłużyć się mają oczywiście wynalazki czwartej rewolucji przemysłowej. Przypomnijmy, że chodzi o takie technologie jak sztuczna inteligencja, internet rzeczy czy metaverse, biotechnologia i druk 3D. O ile biotechnologia i druk 3D mogą mieć ogromne zastosowanie chociażby w medycynie czy chirurgii, o tyle powstaje pytanie, w jaki sposób nowa technologia w postaci metaversu i AI ma się wpisywać w ideę Wielkiego Resetu. Kluczowe jest tu zrozumienie, że jednym z naczelnych paradygmatów tworzących ideę Wielkiego Resetu jest dbanie o środowisko. Zdaniem Klausa Schwaba należy ograniczyć produkcję na całym świecie. Chodzi głównie o rzeczy materialne, co zmniejszy znacząco emisyjność gospodarek. Oczywiście ludzie mają ogromną potrzebę konsumowania, więc muszą mieć coś w zamian. Tu z pomocą ma przyjść technologia, a konkretnie AI i Metaverse. Celem jest to, by przenieść znaczną część aktywności człowieka do wirtualnej rzeczywistości, tak aby tam odbywała się większość jego konsumpcji. Tym sposobem będzie można ograniczyć globalną produkcję i emisyjność CO2. Idea zakłada zatem, że ludzie będą docelowo pracować zdalnie i konsumować również, w cudzysłowie, zdalnie, korzystając z rozrywki dostępnej w wirtualnej rzeczywistości. W tym miejscu warto się na moment zatrzymać i przytoczyć hasło łączone ze Światowym Forum Ekonomicznym, które wzbudza powszechny lęk wśród ludzi na całym świecie. You'll own nothing and you'll be happy,
czyli nie będziesz posiadać nic i będziesz szczęśliwy. Hasło to po raz pierwszy pojawiło się na Światowym Forum Ekonomicznym w 2016 roku i stanowi wprowadzenie do rozważań na temat tzw. sharing economy, czyli ekonomii współdzielenia. W skrócie, idea współdzielenia polega na tym, że każdy człowiek będzie dzielić się z innymi ludźmi swoimi zasobami czy wiedzą w zamian za ich zasoby oraz wiedzę. Idea ta jest również rozszerzona o wyzbywanie się własności prywatnej na rzecz powszechnego wynajmowania lub wypożyczania dóbr, takich jak samochód, telefon czy cokolwiek innego. Całość wydaje się trudna do zaakceptowania i zrozumienia przez ludzi, którzy są niezwykle mocno przyzwyczajeni do własności prywatnej. W głowach wielu osób może zrodzić się pytanie, kto będzie zarządzać dobrami, które ja będę wypożyczać, przecież ktoś musi je posiadać. Czy będą to rządy, a może korporacje, tego na ten moment nie wiadomo. Filar zwany zrównoważonym rozwojem to natomiast pewnego rodzaju drogowskaz moralny dla twórców nowej gospodarki, wedle którego musimy pamiętać, że przyszłe pokolenia mają takie same prawa do życia na Ziemi jak my, w związku z tym nie możemy zostawić im po sobie zdewastowanego świata. Oprócz tego w idei Wielkiego Resetu przewija się również myśl o tym, aby wyrównywać przepaść ekonomiczną między najbogatszymi a najbiedniejszymi. Rozdział trzeci. Co to wszystko oznacza? It's very important to know that the COVID-19 pandemic just has accelerated certain trends which we had seen before and which actually were discussed in Davos this year. What we will see now is acceleration of those trends and of course a unique opportunity to reset our global agenda. Because if we don't address those issues, we will end up in a much worse world than we are today. So let's use this window of opportunity and let's recreate a global framework which really is in line with the requirements of a society in the 21st century. Warto się przyjrzeć temu, jak Klaus Schwab postanowił wykorzystać fakt globalnego kryzysu związanego z pandemią do przyspieszenia swoich idei. Mówi on wprost, że COVID-19 otworzył przed ludzkością wąskie okno stanowiące okazję do dokonania fundamentalnych zmian w nowej strukturze świata. Kolejne lockdowny udowodniły bowiem, że ludzie są w stanie przejść na pracę zdalną, są w stanie przetrwać tygodniami bez integracji społecznej, w pełni działającego transportu czy niezwykle mocno napędzonej konsumpcji. Czas lockdownu z perspektywy Wielkiego Resetu był punktem, w którym można było znacząco przyspieszyć wprowadzanie zmian na globalną skalę. Temat został na nowo podjęty na Forum Ekonomicznym w 2022 roku, które odbyło się pod hasłem zwrotnego punktu w historii. Oczywiście nieodłącznym elementem całego forum były rozmowy o wojnie toczącej się na Ukrainie. Klaus Schwab również ten kryzys humanitarny postanowił wykorzystać do tego, aby przekonać ludzi, że to idealna okazja na przyspieszenie Wielkiego Resetu i dokonanie globalnych zmian. Jego zdaniem tylko w ten sposób będziemy mogli uniknąć kolejnych katastrof i kryzysów. Jednak jest tu pewien kłopot. Ludzie nie chcą takiego podejścia i mają dość rewolucji, za którymi nie nadążają. Współczesny świat zmienia się niesamowicie szybko, na tyle, że przekracza to zdolności adaptacyjne większości z nas. Nie rozumiemy tego pędzącego świata, nie rozumiemy nowych technologii, nie jesteśmy w stanie nadążyć za wszystkim, co obecnie ulega zmianie. Pandemia COVID-19 w opiniach wielu spowolniła na chwilę ten nieludzki pęd i część osób mogła poczuć ulgę oraz uzyskać nadzieję, że nie trzeba tak gnać, że można żyć spokojniej. Tymczasem na scenę wychodzi Klaus Schwab i mówi do ludzi, że pandemia to idealna okazja na przyspieszenie radykalnych zmian w życiu społecznym. Że potrzeba nam rewolucji przemysłowej, nowych technologii, globalizacji i gospodarki interesariuszy. Dla jasności, nie chodzi o to, że ludzie nie nadążający za rozwojem technologii są zacofani i niezaangażowani dostatecznie mocno w życie publiczne. To nie jest wina ludzkości, że tempo rozwoju znacząco wyprzedza nasze zdolności adaptacyjne. Aby to udowodnić, posłuchajmy fragmentu wypowiedzi profesora fizyki Andrzeja Dragana. Wariantów tej metody szukania gradientów, jakieś tam stochastyczne i inne, ale generalnie my świetnie rozumiemy, jaka jest metoda modyfikacji naszego algorytmu i poszukiwania jego optimum. Czyli trochę tak jak można sobie to, ja to sobie wyobrażam w ten sposób, że mam
wyobraźmy sobie, mam zbiór wszystkich możliwych algorytmów, jakie mogą w ogóle istnieć. Zbiór wszystkich sieci neuronowych o określonej architekturze. I na przykład mogę sobie wyobrazić to jako wielowymiarową przestrzeń i punkt tej przestrzeni to jest jakiś konkretny algorytm. Ja jestem w jakimś punkcie, sprawdzam, co robi ten algorytm, potem się przesuwam do punktu obok, patrzę, jak ten drugi algorytm coś robi i w ten sposób przeszukuję tą przestrzeń z tym spadkiem gradientu i mogę to robić w sposób optymalny i w końcu dojdę prędzej czy później do algorytmu, który robi to, co chcę. Tylko problem jest taki, że ja w ten sposób dochodzę do punktu, który coś robi, robi to, co chce, ale ja nie mam pojęcia, jak on to robi. To jest bardzo ważne, że my dobrze rozumiemy metodę poszukiwania tego algorytmu i to kontrolujemy, natomiast nie mamy zielonego pojęcia, albo prawie zielonego pojęcia, co robi ten algorytm, który myśmy znaleźli. Nie wiemy, co on robi. Zwróćmy uwagę, że niezrozumienie nowoczesnej technologii to nie jest wyłącznie domena osób niezainteresowanych. Ludzie, którzy tworzą te technologie, naprawdę tęgie umysły, sami nie do końca nadążają za tym, co odkrywają. Jak powiedział Andrzej Dragan, wiemy, czego poszukujemy i czego oczekujemy od sztucznej inteligencji, ale nie do końca wiemy, jak ona to robi. Jeśli takie słowa padają z ust profesora zajmującego się fizyką kwantową, to co na temat sztucznej inteligencji ma myśleć człowiek niezainteresowany tym tematem? Jaka może być reakcja ludzi na takie idee, jeśli nie odruchowy sprzeciw? Zwyczajny lęk przed nieznanym spotęgowany brakiem zaufania do polityków i innych wpływowych ludzi. Podkreślmy to, ponieważ to bardzo istotna myśl. Nawet jeśli zmiany proponowane przez Klausa Schwaba są dobre, chociaż tego nie wiemy, ale załóżmy, że tak jest, to ludzie i tak będą czuć przed nimi obawę i lęk. Z jednego bardzo prostego powodu. Nie czują sensu wprowadzania tak radykalnych zmian. Nie do końca wiemy, jak działa AI, jak ma działać gospodarka interesariuszy, czy na czym polega metaverse i idea konsumpcji wirtualnej. Nie wiemy, jakie to może dać efekty oraz jakie może rodzić konsekwencje. Obawiamy się postępującego globalizmu, posthumanistycznego świata i wąskiej grupy ponadnarodowej oligarchii. Dlaczego mowa tu o ponadnarodowej oligarchii? Krytycy idei Schwaba zwracają uwagę, że przecież ktoś będzie tworzyć nowoczesne technologie i dystrybuować je do ludzi. Ktoś będzie zarządzać tymi systemami, ktoś będzie podliczać ślad węglowy, który produkuje każdy człowiek i być może na tej podstawie podejmować decyzje o tym, co wolno danej jednostce, a czego nie. Klaus Schwab sam postuluje, że należy zaangażować największe globalne korporacje w kreowanie światowej polityki. Jednocześnie jednak kolejne dyrektywy zmierzające w tym kierunku, owszem, wprowadzają ograniczenia zgodne z tą wizją, jednak ograniczenia te często nie dotyczą najbogatszych. Przykładem jest chociażby funkcjonujący we Francji zakaz tzw. krótkich lotów. Zakaz dotyczy przypadków, w których trasę samolotu można pokonać w maksymalnie 2,5 godziny pociągiem. Francja twierdzi, że to krok w kierunku niższej emisyjności, wyjątkiem od zakazu są loty prywatnych odrzutowców, czyli de facto zakaz nie obejmuje ludzi najzamożniejszych. Dlatego nie można się dziwić ludziom, że czują niepokój wobec takich zmian. Jedno jest pewne, zanim wszystkie idee omówione w dzisiejszym odcinku dojdą do skutku, mamy przed sobą jeszcze przynajmniej kilka lat życia według starego porządku. Dlatego wykorzystajmy je na zbudowanie takiego statusu, jaki pragniemy, jaki pomoże nam się w tym odnaleźć. Daj znać w komentarzu, co sądzisz na temat Wielkiego Resetu i wpadnij na niewiem.pl po swój egzemplarz e-booka i audiobooka Jak zdobyć wymarzoną pracę. Wspierasz w ten sposób działalność kanału, dzięki czemu możesz oglądać takie materiały. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.